Pany. Tak? Trzeba piankę dawać. Dojechałeś jakoś? No, MRF-kę chyba. Tak? Nie no, po drodze dwa razy chyba musiałem pompować, a to masakra. Chyba, żebyś dał swój ten specyfik, żebyś chyba pompowali. Ale dziura! Ja! Dobra, to nie jest specyfik tam. To by trzeba było oponę tym, sznurkiem jeszcze. Może ją zakleić zaraz, bo to też. A skąd to leci? Dziurę masz w oponie taką fest. Piana party. Piana party. Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dziś pianowe party. Bawimy się w łatanie dziury. Zaledwo pan wyjechał, już pan gwoździa złapał. Ale pan już wcześniej miałeś, nie? Ale teraz to już fajnie, to chyba drugi raz, bo nie miałeś takiej fajnej dziury. Nie. Drugą dziurę złapał. Ale to jest albo pech, albo te MRF-y, one czemu to tak gwoździ łapią? Opony trochę miękkie są. Te opony są chyba za słabe. Ale to opona jakaś. Aha, kenda. A mitasy tak samo łapały dziury, nie? Czy nie? Też. Też wszystko łapały dziury, kurde. Albo mus jakiś mały do tego.
i taki to tor jest. Fajnie się lata. Fajutko się lata. Idzie, idzie! Yeah.
co panie na tym torze tam się działo jeszcze? No nie co powiedzieć. A co się działo na torze, to widzieliśmy. Co było później? No to pojeździliśmy sobie, było parę glebit. My się pojechali jeszcze dalej i jeszcze tyle latałem tej gumie, to nie? No a później że chyba coś masło było w ogóle. Powietrza nie było, a pan latałeś. No to kupowałem co czas, a później się zaczęło trzymać w ogóle. Nie schodziło. I jeszcze latałeś ile? Godzinę? Czy nie, dłużej? Więcej chyba. Ale moto godzinę. Aha, to mam mniej. I wypaliłeś cały olej. No i cały olej. Było z tym olejem. Żeś wypalił cały olej i było sucho już. No bo mi kopcił tak, że ci co z tyłu jechali to mówili, że nic nie było widać, ale się prawdopodobnie wydzielił. I żeś no, sprawdzał nagle, olej i nic nie było tam. No nagle przestał mi kopić, co myślę co jest. Sprawdzam olej, patrzę, a tam tylko dym leci. Tego para. No to pojechałem, no poczekałem po stygnie, pojechałem tutaj do garażu na szybko. Dolać olej i dalej los. I poszło ci ile litrów oleju? No litr oleju ponad przepaliła sobie. Litr oleju w jeden dzień latania. Ponad. Ja teraz chcę zobaczyć, jak tam to. Jak dolewałem, jeszcze myślałem o tak posilnie. Żebyś tylko nie zatarł i tak byś rozbierał, bo te pierścień trzeba wymienić pierścienie. Jak tyle oleju bierze, to przecież to więcej oleju niż paliwa. Paliwa. Nie no, jutro kurier będzie z częściami, a ja z przodu jeszcze zamówię. A dętkę zamówisz? Tak, tak. To opono możemy najwyżej tym sznurkiem co do bezdętkowych, czy nie? No nie wiem. Nie wiem. Czy da radę taką oponą sznurkiem do bezdętkowych tych opon tych zrobić? Nie. Albo się spytasz wulkanizatora, co teraz, panie, co mam zrobić teraz? Nie. Prawie nowa opona, w połowie zarta, czy większa połowa zarta? Większa połowa. W tydzień. Czy dwa? Nie, no z 3 tygodnie chyba miałem. Tak? A z przodu masz dobrze. I będzie remoncik, będziemy na weekend remontować sobie. Ja będę opony zmieniał, znaczy będę rozbierał. Chyba pierwszy raz będę rozbierał, żeby patrzał co tam, jak to się robi. Będę go tam musiał zdjąć. I coś może go rozbiorę jeszcze bardziej, że później będzie tydzień stało przy miesiąc. To się okaże. Ale to by było tymczasem na tyle. Tego filmowania, no to trzymaj Kasię, do zobaczyska, hej! Hej.